Liliana Skibińska, witam bardzo serdecznie. Mówiliśmy Państwu o pewnego rodzaju magii, magii dotyczącej sztuki, malarstwa. Malarstwa, które właściwie nie jest tak, można powiedzieć, popularne, nie jest tak oczywiste, to malarstwo, malowanie na wodzie. I tutaj nie jest to żadna utopia, to jest rzecz absolutnie realna. O malowaniu na wodzie porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem, czyli z panią Agnieszką Telegren. Witam serdecznie. Studio Ebru, czyli studio malowania na wodzie. Czy Ebru to właśnie nazwa? Malowanie na wodzie? Tak, jest to dokładnie nazwa sztuki oraz techniki malarskiej. Jest to sztuka bardzo stara, wywodząca się aż z XIII wieku. Obecnie bardzo popularna, praktykowana na obszarze Turcji. Jest to dosłownie malowanie na powierzchni wody przy użyciu specjalnie przygotowanych farb. Ściąga się następnie tą samą, ten cały obraz z powierzchni wody przy użyciu różnych materiałów. Aż niesłychane, że to tak popularne i w Turcji, i pewnie w Europie gdzieś, a w Polsce dopiero co pojawiające się, pewnie za sprawą osób, które podróżują i które zachwyciły się akurat tą sztuką, tak jak w Pani przypadku. Tak, dokładnie. W Polsce jest naprawdę jeszcze nieznana. W Europie, w Niemczech, w Anglii jest bardzo popularna. W Polsce stopniowo jest rozpropagowana przeze mnie między innymi. Ja uczę tej sztuki na terenie Polski, w różnych miastach, nie tylko w Poznaniu. Myślę, że jest to związane z tym, że Polacy podróżują do Turcji przede wszystkim w celach takich wakacyjnych. Mniej się interesują kulturą, sztuką danego kraju, nie wychodzą poza kompleksy hotelowe. Także myślę, że z czasem się to zmieni. No to dobrze, to tak trochę od podstaw, trochę techniki, trochę wiedzy. Malowanie na wodzie wydaje się czymś absolutnie niemożliwym. Sami wiemy, co się staje, kiedy jakąś substancję do wody wpuścimy. To nie jest trwałe, a tutaj to wszystko utrzymuje się na powierzchni. No i potem powstaje z tego obraz. W takim razie jak zacząć, czego użyć i co z tym wszystkim zrobić? No tu jest tajemnica niestety pewna, zawodowa. Oczywiście są to składniki wcześniej przygotowane. Jest to specjalna woda, przefiltrowana z dodatkiem substancji zagęszczającej. Jest na przykład, to są wodorosty sproszkowane. Również używam do tego celu farb, pigmentów ziemnych z dodatkiem żółci zwierzęcej. Ta żółć zwierzęca powoduje, że farby rozchodzą się na wodzie w postaci takich kształtów kulistych i następnie przy użyciu specjalnych narzędzi, są to na przykład szpikulce, grzebienie, różnego rodzaju igły, przeciągamy farbę i tworzymy różnego rodzaju wzory, na przykład kwiatowe. Dla przykładu Państwo teraz widzą, to jest film oczywiście znajdujący się w sieci, zupełnie przypadkowy. Między innymi takie rzeczy można tworzyć. Czy formy są właściwie dowolne? Czy jesteśmy ograniczeni pewnymi geometrycznymi figurami? Czy można stworzyć też portret zwierzęta, dowolne figury? Można, ale trzeba wiedzieć jak. Dlatego, że farba zachowuje się w specyficzny sposób na wodzie. Musimy nauczyć się pracy z farbą. Ja maluję przede wszystkim wzory kwiatowe, motywy roślinne, gdyż tego byłam też nauczona. Taka jest klasyczna sztuka Ebru. Istnieje jednak w Turcji malarz, który maluje również osoby i zwierzęta. Jest to bardzo trudne, ale można się tego nauczyć. Można się uczyć od najlepszych, można się uczyć od pani. Technika Ebru to też inaczej nazywana jest techniką marmurkowania, marmurkową. Tak, zgadza się. Co zresztą widać, bo ta faktura przypomina generalnie, więc dla mnie największym szokiem był moment, kiedy to właśnie z wody przechodzi na dzieło, na papier. To jest też taki element magiczny. Wiem, że dzieci są pod ogromnym wrażeniem, tak, kiedy nagle obraz znika z wody. Tak, to jest bardzo magiczny moment i wiele osób nadal po zdjęciu obrazu z wody nie rozumie, jak do tego doszło. Farby, które rozprowadzamy na powierzchni wody, zatrzymują się na tej powierzchni. Także my nie obserwujemy czegoś takiego, że farba gdzieś tam spada. Ona jest cały czas na powierzchni wody. My przykładamy tylko kawałek papieru na powierzchni i ściągamy go momentalnie. Także nawet nie musimy czekać iluś tam sekund, iluś minut. Obraz dosłownie przykleja się do powierzchni kartki bądź innego materiału. No właśnie, bo można nie tylko na papierze, chociaż taka forma jest chyba najbardziej popularna. A czy z formą inną? Ceramika? Ceramika, tak. Nieoszlifowana, biskwitowa jak najbardziej. Również gips, również jedwab. Także są to takie materiały, które chwytają te farby i zachowują je do wielu, wielu set lat. Jak bardzo trwała jest taka technika?
W zależności od materiału, który użyjemy, jeżeli jest to dobry papier na przykład, do 500 lat utrzymuje się trwałość kolorów. Także jest to niesamowita sztuka. Czyli można z pokolenia na pokolenie przekazywać swoje dzieła. No to pytanie teraz podstawowe i pewnie najtrudniejsze. Czy w Polsce, skoro ta technika jest jeszcze mało popularna, czy dostępność farb i tych wszystkich środków jest duża? Można zabrać się samemu za taką sztukę? W Polsce jeszcze nie. Troszeczkę jest to ograniczone. Ja nie ukrywam, że wszystkie materiały sprowadzam z Turcji. Myślę, że to się zmieni z czasem, bo coraz więcej osób się tym interesuje. Materiały są też do kupienia na obszarze Niemiec, ale są oczywiście troszkę droższe. Ale myślę, że z czasem, jak się sztuka bardziej zrobi popularna w Polsce, to będzie też możliwość jakby nabycia tych materiałów, między innymi też u mnie. Czy dla niewprawionych, czyli takich, którzy nie mają może wyrobionych zdolności manualnych, wystarczy krótki okres czasu, żeby nauczyć się takiej techniki i stworzyć coś samemu, czy jest to rzecz dla naprawdę wykwalifikowanych i ćwiczących długo? Jest to sztuka, której można się nauczyć, ale nie przyjdzie to tak nagle. Trzeba poświęcić wiele godzin pracy, dużo trzeba ćwiczyć i nie poddawać się, bo wymaga wiele cierpliwości, skupienia. Ja nie ukrywam, że ja się uczyłam tego rok i nadal ćwiczę. Mój nauczyciel, który od 13 lat zajmuje się tą sztuką, nadal ćwiczy, także to jest nieustanna praca, nie można spocząć na laurach. Czy łatwo jest ten moment, zastanawiałam się zawsze, zdjęcia z wody, czy zdarzają się przypadki, kiedy coś nie wyjdzie? Najtrudniejszy jest moment położenia papieru na powierzchni wody, dlatego że jeżeli nam się papier ruszy na tej powierzchni, to może cały obraz nam się zepsuć. Cała farba może się przesunąć i po prostu nie wyjdzie. Ściągnięcie to jest chwila, moment, to nie ma żadnego wpływu już. Jeżeli kartka dotknie powierzchni wody, obraz się przykleja, w tym momencie nie ma możliwości uszkodzenia obrazu. Ale widzę też, że paleta możliwości jest bardzo duża, bo barwy są przeróżne, zatem właściwie nie ma chyba ograniczeń, jeśli chodzi o mieszanie barwników, uzyskiwanie różnych kolorów. Nie ma ograniczeń, aczkolwiek są pewne kolory podstawowe, są to pigmenty, które można sobie łączyć, mieszać. Myślę jednak, że ja używam dużo podstawowych kolorów i mieszam na przykład dopiero kolory na wodzie już. Czyli na przykład jedna farba nakładana jest na drugą i te kolory nie mieszają się ze sobą, tylko przesuwają delikatnie, tworząc okręgi. Czy istnieje możliwość poprawienia błędu? Istnieje, ale też trzeba to zrobić umiejętnie, ponieważ każda poprawka kurczy nam wzór. Ściągamy farbę narzędziem, poprawiając, za każdym razem ta farba gdzieś tam umyka i ten wzór nam się kurczy, zmniejsza. Wiem, że prowadzi Pani kursy, które można także odbywać w Poznaniu, między innymi w Sztukoladzie, a istnieje coś takiego jak kursy indywidualne, kursy grupowe? Tak, kursy grupowe dla osób dorosłych, również dla dzieci od 8 roku życia. Prowadzą takie warsztaty właśnie w Poznaniu, też w tym roku będą w innych miastach się odbywać, również indywidualnie w moim studiu pod Poznaniem. Zatem, jeśli czują się Państwo już zainteresowani, chcą wejść w ten świat magii malowania na wodzie, bo to dla niektórych na pewno jeszcze jest czarna magia, można ją trochę bardziej bliżej poznać. Studio Ebru polecamy, to rzecz niesłychana. Miejmy nadzieję, że kiedyś Państwo spróbują. Bardzo serdecznie dziękuję. Życzę wielu adeptów młodych, chcących się douczyć. Państwa moim gościem była prawie, że właściwie prekursorka tego akurat dzieła w Polsce i tej techniki, czyli pani Agnieszka Tolgeren. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.